I used to spend my evenings by myself, you know. Went through every number on my telephone. I thought that all I needed was someone to hold, but I was wrong. Witajcie, dzisiaj kolejna wycieczka. Tym razem wybieramy się do takiego lasu, który jest mocno oddalony od cywilizacji. Powinien być fajny. Dzisiaj zrobimy testy, będziemy latali Maviciem Air, jeżeli chodzi o bypass. Myślę, że to będzie bardzo dobra okazja i postaram się zrobić kilka ciekawszych ujęć, których nie spotyka się na co dzień. Teraz dopiero widać, jak tam jest wysoko. My musimy podejść jeszcze tak spokojnie z 80 metrów. Tamten szczyt jest wyżej. No słuchajcie, istota sprawy polega na tym, że wpadłem na cudowny pomysł, żeby jechać na wycieczkę i przetestować kamerkę GoPro Hero 9. Dobry pies. Dobry Śnieżek. Mega wysoko jesteśmy już. Tu w ogóle nie ma ludzi, ale widać, że jest więcej zwierząt i akurat miały posiłek w tym miejscu. Słuchajcie, jesteśmy teraz w najwyższym miejscu tego lasu. Jakieś 80 metrów musiałem pokonać, może nawet więcej. I tutaj rozbijemy sobie taką małą bazę i zrobimy parę testów, jeżeli chodzi o obstacle avoidance, jeżeli chodzi o bypass i też możliwości kamery 360. Co? Zmienimy trochę miejscówkę. Nie lata się tutaj tak dobrze, jak się by się chciało. Jest bardzo dużo tego typu gałęzi, zobaczcie. I Mavic cały czas zahacza, on jej nie widzi. Słuchajcie, będziemy się za chwilę zbierać. Jest naprawdę piękna aura, ale ja już to dosyć solidnie tutaj zmarzłem. W dodatku jedna karta pamięci odmawia posłuszeństwa i kamera 360 niestety nie chce grać. Naprawdę fajne miejsce. Teraz jeszcze robię hyperlapse. Dron jest tutaj w zasięgu wzroku, niedaleko. Wygląda naprawdę przepięknie. Mam nadzieję, że część ujęć Wam się spodoba. Fajna przygoda, naprawdę super. Pochodziliśmy, no może 2-3 km po górkach, a po takim dziewiczym śniegu, rewelacja. Ale przygoda była super. Robi się już całkiem ciemno, ale znaleźliśmy naszą szutrową drogę. Taka droga, jak się błądzi przez las po ciemku, zbawieniem, naprawdę, mega. Tam jest nawet lampa koło leśniczówki. Niesamowite miejsce, takie bajeczne, ale jednocześnie szlaki są tak zaniedbane i biegną zupełnie inaczej niż na mapie. Nie szkodzi, przygoda była przednia. Cześć. No i co, trafiliśmy. Nie było łatwo.
Słuchajcie, jedna z ciekawszych przygód. Nie wiem, jak to wyjdzie w ogóle w tej chwili przy tym low light, ale było super. 4K 25 wide, a my jedziemy. Będą jeszcze timelapse. Na razie, pa, pa.